Witam, dzisiaj dalsza część naszego kołapa protokół i dzisiaj pokażę Wam jakąś prostą aplikację, jak napisać w Javie Standard Edition. W sumie już ją napisałem, a ja pokażę Wam skąd wziąć coś takiego. Czyli tak, to co było ostatnio, to pamiętamy kaziotel, test 123, łączymy się do routera, który jest w moim telefonie. Łączymy się programem ESP-kowym. Nasz ESP-k, zobaczcie, że jak weźmiemy mu pach reset, to on łączy się connection to kaziotel i musimy mieć adres IP. Idą nasze kropeczki. Dostaliśmy adres IP 72.168.43.10, czyli to jest adres naszego ESP-ka. Ja specjalnie stworzyłem GitHuba. Tutaj jest taki adres GitHuba, po prostu AVR kwiat. I tutaj przygotowałem Wam wszystkie te kursy, mam już zrobione w postaci repozytoriów. A ja Wam tutaj specjalnie zrobiłem cały program Javowy. Więc tutaj sobie wchodzimy i jest tutaj, zobaczcie, typowo pod NetBeansa napisane. Czyli musicie ściągnąć sobie NetBeansa. Pisane było pod 8.2. Ja mam 8.0, też to działa. Chodzi o to, żeby wszystko to, co było zrobione tym modułem takim graficznym, żeby też to tutaj było. I teraz tak, co należy zrobić? Należy sobie sklonować to nasze repozytorium. Tu jest napisane, co zrobić, tak? Czyli ja Wam teraz pokażę to. Czyli skopiujemy sobie w postaci zipa. On jest tak dostosowany, że mają tylko te rzeczy najważniejsze. Teraz bierzemy, kopiujemy sobie i wchodzimy do naszego projektu. Tutaj gdzieś sobie to wkleimy i sobie rozpakowujemy. Tak, i rozpakujemy. Ok, mamy tutaj nasz projekt. Wchodzimy teraz do naszego NetBeansa. Bierzemy nowy projekt i robimy Java Application. Next. I teraz tutaj, żeby nic nie zmieniać, to wpisujemy co-op, tak? Bo tak się nazywał program pierwszy i wtedy nie będziemy w ogóle nic musieli zmieniać. I tutaj nam się pokazał program, tak? W te miejsce, zobaczcie, że teraz w naszej tutaj on się pokazał tutaj, tak? Czyli tu się pokazał nasz projekt, a to jest ten nasz ściągnięty z GitHuba. Skopiujmy cały do tego. Robimy zmień wszystkie. No i teraz już mamy praktycznie cały projekt tutaj. Zobaczcie, że cały projekt jest w tym pliku. Mamy teraz dwa mainy, które się uruchamiają, więc ten kasujemy. Tak. I mamy teraz, zobaczcie, że macie designa plus source'a. Tak, w designie możecie sobie projektować. Co należy tutaj zrobić? No należy tutaj, mamy 4310, tak? Czyli chcemy się łączyć do co-op adresu 4310 i to light LED służył nam za zapalanie i zgaszenie diody. Czyli bierzemy tutaj i od razu sobie ustawiamy tutaj to na 43.10, żeby standardowo się uruchamiało nam tutaj to. Oczywiście tu można. Ok, zobaczcie, teraz mamy, jeśli jesteśmy podłączeni do kaziotel. Wszystko nam się ładnie skompilowało. Odpalamy nasz program. Jeśli jesteśmy od razu podłączeni, to ja mam tutaj ESPK.
Tak, czyli to jest nasz program. Zobaczcie, że jest adres IP, jest nasz port. Jeśli wpiszemy na przykład 110 i próbujemy się podłączyć, zobaczcie, że tutaj w konsolce coś tam wychodzi. No i powinien jakiś błąd nam wywalić. O, jest tak, że nie bardzo. Check your Wi-Fi lub ten adres. No to znaczy, że jakieś tam błędy działają. Robimy teraz już pod ten adres OK. I teraz powinno być już OK. OK, tak? Coś wcześniej nie zadziałało. No i teraz zobaczcie, że zapalamy, gasimy diodę, tak? Czyli zobaczcie, że to naprawdę szybko działa. Kamera po prostu nie ogarnia. Tak można szybko zmieniać. Widać, że to fajnie, fajnie działa. Coś tu jeszcze czasem zamula protokół, no ale jest okej, okay, tak? No i teraz pokażę Wam, jak to mniej więcej jest ogarnięte. Co jest najważniejsze w tym? Mamy tutaj coś takiego jak Kalifornium. Te wszystkie rzeczy, ja Wam dam linki do tych repozytoriów. Oczywiście tutaj w tym moim pliku jest, tak? Jest link do tego głównego GitHuba. I tutaj macie tak naprawdę całe biblioteki. Macie te Kalifornium, całe core. I tutaj macie biblioteki .jar. Tak? Macie całe Kalifornium, tak? Czyli macie tutaj wszystkie pliki javowe, które, o, macie kopa i macie to, co z czego ja tutaj korzystałem. Macie też drugi tutaj kanał, który ma tutaj to w trzech krokach, tak? I tutaj macie te biblioteki są, z których się korzysta. Ja z nich właśnie korzystałem. I tutaj macie jakiś plik, tak? Czyli macie standardowy taki get, który się dostaje. No i tyle, tak? Więc można to sobie w łatwy sposób ogarnąć. Najważniejsze, co w tym jest, to co-op klient, który tutaj jest klientem. I ten klient ma takie metody jak ping, czyli możemy zapingować, czy dane urządzenie jest. Jeśli można zapingować, no to wtedy wiadomo, że jesteśmy podłączeni do tej samej sieci. No i później możemy metodą get dostać odpowiedniego responsa w postaci tekstu, tak? I coś z tym tekstem zrobić. Jeśli dostaniemy odpowiedniego responsa, to możemy zrobić sobie on, off, tak? I tutaj gdzieś mamy tą samą metodę post, czyli jeśli wysyłamy metodę post, to możemy wtedy ustalać sobie na naszym przycisku on/off, tak, zmieniać kolor tego przycisku i możemy wysłać 1 lub 0, tak, w tej metodzie post. No i tyle, tak. Trzeba po prostu sobie to prześledzić i ogarnąć. Ja chciałem po prostu szybko wrzucić filmik i ten kod, żebyście mogli sobie sami poćwiczyć i porobić wasz własny inteligentny dom, tak? No widać, że to całkiem sympatycznie działa. Bach. No to Wi-Fi umie się tnie, ale tutaj widać, tak, że jest post change, czyli odpowiada tak jak w naszym urządzeniu. No i o to chodziło. Dobra, do następnego, pa.